Wnioski są takie, że po prostu wbrew temu wszystkiemu, co piszą internauci, a szczególnie ekolodzy, którzy są przeciwko, że gospodarz męczy byka, to są bajeczki. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Ja dobrze zobaczymy, jeszcze chwileczkę. I tu jest ciekawie napisane o Buchaju Rozpodniku. To jest stara książka, wydawnictwo Warszawa, 60 rok. Poradnik rolniczy. Postępując według przytoczonych wskazówek, można cenne buchaje użytkować 10-12 lat. Należycie je wyzyskiwać do polepszania hodowli. Buchaja można wykorzystywać do wszelkich prac podwórzowych, jak z wózka paszy z pola, dowożenie ściółki, obracanie kieratu, przy rżnięciu sieczki i tym podobne. Buchaja do pracy należy przyzwyczajać powoli przez łagodne obchodzenie się z nim i stosowanie wygodnej uprzęży, najlepiej dobrze dopasowanego chomonta. Ważne jest odpowiednie żywienie stadnika. No to już będzie o żywieniu buchaja. I jeszcze dalej tu tak. I co tu jeszcze? No, tu już jak pisałem, postępując według przytoczonych wskazówek, można codziennie buchaja użytkować od 10 do 12 lat. Należycie je wykorzystywać do polepszenia hodowli. No i tu jest koniec na tym. Dalej piszę o żywieniu, tam jest to. No, wnioski są takie, że po prostu wbrew temu wszystkiemu, co piszą internauci, a szczególnie ekolodzy, którzy są przeciwko, że gospodarz męczy byka, to są bajeczki. Tu wyraźnie piszę, to napisał mądry człowiek tą książkę, że należy właśnie byka przyuczyć, obchodzić się z nim łagodnie i wtedy byk po prostu nie zagraża nikomu. No oczywiście musi być pod kontrolą człowieka, to no nie może on sobie tak jak napisane było, iść samopas. No wtedy właśnie on wypuszczony w stado, to on jest niebezpieczny, on jest królem stada i on jest naprawdę, jak ktoś znajdzie się w ogrodzeniu, to on jest po prostu. Znam takie wypadki, że gospodarz wszedł do stada i zginął albo uległ trwałemu kalectwu. Proszę. Czytam ją od kilkudziesięciu lat. Tą książkę dostał mój ojciec w nagrodę, bo był radnym w zakładzie mleczarskim. Był radnym. Zaraz coś tu jeszcze przeczytam, tylko chyba nie. To jest wyrwane, to będzie tu. Gdzież ta strona zginęła jej w wydawnictwie? No po prostu gdzieś ona poszła, nie wiadomo gdzie. Tylko tyle. No nawet nie ma autora jej. No nie znajdziemy, szkoda. Tylko mamy tytuł, nawet nie mamy autora. Poradnik gospodarski. I wiem, że to jest wydawnictwo 60 rok. Ale nie mam strony. Tej strony nie mam, gdzie właśnie było zapisane wydawnictwo. Wiem, że Warszawa. Pamiętam, że Warszawa. Tak. Czesław miał na imię, Czesław. Rubinowicz Łaniewo. A ona jest w szopie. Ja po nią idę, a ona jest w szopie. Dobra, idziemy. Widzi pan, zapomniałem, że ona jest w drwalce. Została tam na kołku. Dobra. Idziemy.
ale to pan mówi, że mój wizerunek, to musiałby mieć mundur na sobie koniecznie? Dobrze, dobrze. To ja to odrzucę nawet na bok i ubiorę ten mundur i stanę gdzieś na dobrym tle. O, nawet tutaj, o. Czy gdzieś na tle pola. To idziemy do Bysia. Jak pan chce mój wizerunek z Bysiem, proszę bardzo. No. Tak, Roki. Trzeba mundurowo się ubrać. Roki pies. Roki pies. O, och Ali, och Ali. 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 Ali, 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 Ali. Ali łobuzie, Ali, tak? Ali łobuzie. Ali łobuzie. Suta. Stój grzecznie. Nie szczekaj, chodź. Chodź. Helia. Dlaczego się nie słuchasz? Chodź, Ola. Chodź, Ola. Chodź. Chodź. Chodź, hop. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Prrr, stój. Stój. Prrr, stój. Prrr, kamera. Prrr, grzecznie stój. Prrr. Prr. Prr. No zapraszamy. Jak to powiedzieć? Zapraszamy na Facebooka. Prr. 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 Grzecznie. Prr. Zapraszamy na Facebooka. Rzecz działa się 7 lat temu, może 8. Miałem byka o wadze około tony. Nazywał się Niedźwiedź. No i trzeba było obciąć mu racicę. Ale cóż, jak zadzwoniłem do weterynarii, no to lekarz weterynarii powiedział, absolutnie, tak duży byk to jest zbyt niebezpieczne, bo były wypadki właśnie przy obcinaniu racic. I absolutnie nie. Zadzwoniłem do drugiego, powiedział, proszę pana, absolutnie nie, bo mi poskiem rozpier papier. No i cóż, zadzwoniłem w kilka miejsc do kilku weterynarzy, nikt nie chce tego się podjąć. Ktoś mi podał numer pana weterynarza z Bartoszyc. Zadzwoniłem tam. Spytał się, jaki to jest byk. Powiedziałem mu, jaka masa, jaki. O, powiedział, tak duży, to musiałbym przyjechać zobaczyć go, bo nie wiem, czy mu się kark zmieści w poskrom. No dobra, umówiliśmy się, pan przyjechał, obejrzał byka, zrobił zdjęcie. No i po jakimś czasie zgłosili się do mnie z poskromem, zdjęliśmy poskrom na podwórko. Pan miał ze sobą technika do pomocy, ale jak wyprowadziłem byka z obory, to obaj, pan doktor i pan technik byli automatycznie, szybko znaleźli się po drugiej stronie podwórka, dlatego że mieli z bykami też niewesołe przygody. I powiedzieli warunek, proszę pana, w poskrom byka wprowadzi pan sam i sam go pan zamknie. Więc ja wprowadziłem byka do poskromu, ale kark miał gruby i nie bardzo starczało rygla, żeby zamknąć, po prostu, żeby ujarzmić mu kark, więc szybko sznur mocny i poratowałem się sznurem, zamknąłem to po prostu, zamiast rygla użyłem sznura, no i już było bezpiecznie. Panowie podeszli, ale wtedy byk zaczął, proszę pana, szaleć, więc prr, 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 prr. Gdzie pójdziesz? Pójdziesz i się zatrzymasz. Dobrze, pójdziemy tam i się zatrzymasz. O, jak ładnie idziesz. Tak, i co będzie? Krówki są za płotem? Są krówki? Widzisz? Łobuzie jeden. Prrr. Prrr. I co? Prrr. Prrr.
Prrr, widzisz, są krówki? Teraz, żeby pan mi widział, to proszę. No i byk zaczął szaleć, więc szybko wyciągnąłem rękę, niedźwiedź, niedźwiedź, niedźwiedź. Niedźwiedź się uspokoił, jak to się mówi, jakby na niego. Podziałało na niego to bardzo, bardzo dobrze. No, panowie podeszli szybko. Byka na pasy w górę, nóżka z tyłu na pokrętło, jedna, druga. Pan to robi szlifierką kątową, na której ma odpowiednio tarczę do podcinania raczyć. Zrobił pan to bardzo szybko, bardzo sprawnie. Jeszcze w międzyczasie zrobiliśmy racicę dla paru krów. No i to jeszcze pan poprosił o zdjęcie, więc panowie znowu znaleźli się po drugiej stronie podwórka. Mieli w rękach telefony. Ja wsiadłem na byka, zrobiłem rundę dookoła podwórka. Ładnie podziękowaliśmy. Zapłaciłem, panowie odjechali. Ale jeszcze zanim odjechali, to pan technik zdążył mi opowiedzieć wypadek. I wcale się nie dziwię, że taki miał respekt przed bykiem, dlatego że kiedyś właśnie, pracując przy bydle, uległ wypadkowi. Po prostu miał wypadek bardzo niebezpieczny. Długo leżał połamany, miał żebra połamane, miał w ogóle zgniecioną klatkę piersiową. No, ledwo wyżył, ale uratowali go i także pan, mając to przejście i tego, także mówi teraz od byków to z daleka. Spytali mnie, ile trzeba czasu, żeby tak byka nauczyć. No powiedziałem, no trochę trzeba. Trzeba mieć trochę cierpliwości, czasu, no i nie wolno się bać. Jakby człowiek się bał, no to żadnego byka by się nie obuczył po prostu. Trzeba. Nie trzeba się bać. Bysiu? Mój, tak? Ali. Dobry byku, dobry. Prrr, dobry bysiura. No, Ali. Och, mój byk. Mój byk. Ho, ho, ho. My razem z nim pracujemy w lesie, tak? Pracujemy, no. Pracujemy. Och. A tam są jego krówki. Tam są jego krówki. Tam są jego panienki. Tak? Tam są jego panienki. No, panienki. Masz ładne panienki. Ali, tak to może, wie pan, on może ruszyć. To i dla pana niebezpieczne. Albo może też i w drut uderzyć, bo wie pan, hormony. Także do podwórka, ja, idziemy. Nie, ruszaj. A on tu stąd nie pójdzie od krów. To są krowy, proszę pana. Nie, zostanie, nie, też nie, bo będzie latał po paśniku i szalał i ogrodzenie przewróci. Chodź, idziemy. Musisz słuchać się. Hop, 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 idziemy, hop. Hop, chodź. Od krów ciężko go zabrać. Chodź. Idziemy grzecznie, bądź idziemy. Hej. To taka bestia, wie pan, że jak obrócił bem, to w rękach się czuje. Czuje się w rękach jego obrót. Chodź. Chodź grzecznie. Ali. Uważa pan z tyłu, za sobą ma pan pniak, żeby pan się nie potknął. Bo to jest pniak do wyciągania pala. A kawałek dechy. Chodź, widzi pan, już lepiej idzie, ale chodź. Powiedziałem chodź, dlaczego się nie słuchasz? Idziemy, hop. Hop, idziemy. Ola. Haj. Prr, chodź. Chodź, helta. Hela. Tu. Hela. Hej. Ja. Hej. Tu. Prrr.
Dało się radę? Dało się radę, Bysiowi, tak? Dało się? Ało buzie jeden. Ało buzie jeden. No, zabezpieczony. Prr, prr, stój. Stój, ciepło się zrobiło. Nie wolno, bo musi mieć swój wiek. Nawet oblamać może, wie pan? Masa. No i wiek. Jałówka musi mieć, wie pan, taka mięsna około 2 lat, żeby ją kryć. A jeszcze lepiej, jak ma za 2 lata, nie wcześniej. A to była jałówka taka 1,5-roczna, no i musieliśmy, wie pan, pilnować, żeby on nie dobrał się do jałówki. No ale udało nam się i pokrył krowę, tylko później był problem go zabrać. Już księżyc świecił, a byk, proszę pana, co ja go doprowadzę do bramy, to byk robi, proszę pana, ostry obrót i niesie w stado. Zwala mnie z nóg. No i cóż, ja mówię do gospodarza, wiesz co? Adam, musisz te krowy spędzić. Jak uda mi się byka złapać, jak z tej strony będziemy, może uda mi się przerzucić, tam brzozy rosły. Koniec sznura za brzozę. Udało mi się. A ty musisz przepędzić krowy za górę. Musisz krowy, żeby byk nie widział stada. Bo jak on widzi krowy, to nie ma siły, żebyśmy go stąd wyprowadzili. Będzie zawsze nam się wyrywał i jest niebezpieczny. Nawet dla mnie i dla ciebie tym bardziej. No Adam posłuchał. Wypędził krowy za górkę. Ojciec Adama otworzył bramę, no i wyprowadziłem byka za bramę. Udało się po prostu, ale kilkaset metrów to musiałem z nim dobrze się poszarpać, bo ciągle próbował zawracać w kierunku paśnika. No także to kosztuje trochę pracy i, no i gimnastyki, że tak powiem. Ale ma dzieci dużo, bo tam było kilkanaście krów, no. Chodziłem do knip, do jednego gospodarza, tam było kilka krów do pokrycia, też w różnych warunkach, nieraz przy deszczu, nawet nieraz przy burzy, no ale wracało się szczęśliwie. Chociaż to jest, no, praca niezbyt bezpieczna, niezbyt. Właśnie zabranie byka od krów to jest, ma swoje bardzo złe strony, że byk po prostu nie chce się dać złapać. Jak on nawet się złapie za rogi i za nos, to on szaleje, on potrafi nosem człowieka na ziemię zwalić. To nieraz było to na porządku dziennym, że jak się zabierało od krów, że poniósł mnie i zwalił mnie. I nawet po trawie pociągnął na sznurze i to nosem. Także było wesoło. O, ale jeszcze pożyję. Dzięki internautom to jeszcze długo pożyję. Ludzie chcą go oglądać i mówią, gwiazdy nie wolno oddawać na rzeź, bo już nazywają jakoś tam mało gwiazdką, więc no cóż, ja, chociaż on jest uparty, ale ja go lubię, hultaja, lubię go, hultaja, tak Ali? Lubię go, hultaja, lubię go, hultaja, lubię go. Czy jesteś lobus? Czyj lobus, taki lobus, czyj? Lobus. Oj, lobus. Klasa jaka? Klasa pierwsza lobus, tak? Lobuzie jeden. Lobuzie, kleszcza nie masz? Nie masz kleszcza? Zobaczymy. Nie masz kleszcza? Nie, nie ma. Tu z tej strony nie ma. Gładko, czysto, tak, Ali? Czysto? Czysto. Och ty, lobuzie. Ja znam wszystkie twoje sztuczki. Wszystkie. Co? Dasz nogę, bo ty jesteś byk mądry, tak? Daj nogę, hop, dawaj nogę, tak, oho, prr, już należałoby przyciąć, stój grzecznie, prr, helta. Prr. To i tak, wie pan, nie każdemu to się udaje. To też trzeba długo uczyć, żeby tak dał nogę.
Prr, bo to jest tylko byk. Prr, to nie jest koń. Prr. No dobra. No. Co? A widzisz, jaki smaczny chlebek? A dlaczego wyrzuciłeś tę kromkę? Masz? Masz? No jedno wziął ładnie, co? Widzi pan? To jest to, że na trawie się pasie. W zimę to ten chleb by połknął. Masz? No masz. Masz. A widzi pan? Trawa, po prostu nawet śruty już niechętnie je. Trawa. Młoda trawa. Stój grzecznie. Stój. Stój. Bysiur. Bysiur. Stój. No nic, na drugą stronę idziemy. Może tu się uda coś zrobić. Ma takie, może dlatego, że jest pan jest z kamerą, może nieraz to mogę, tak mówię, pan to nogę porządnie podrapać tym. Nawet wyczyścić trochę. Daj nogę. Daj nogę. Ej, dlaczego się nie słuchasz? Daj nogę. Nogę daj. Daj nogę, hop. O tak. Prr, prr. Stój. 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 Tu narosło, trzeba czyścić. Stój. Stój. O, prr, prr. Prr, prr. Prr. O, dobra, dość. Tak, Ali? Łobuzie jeden. No. Grzeczny bądź, bądź grzeczny, bądź grzeczny. Daj jeszcze nogę, daj nogę. Daj nogę, daj nogę. Daj, mówię, nogę daj. Daj nogę. Daj nogę, oj, nogę daj. Nogę, prr, daj nogę. Nogę daj. Daj nogę, prr. Nic z tego nie będzie. Złości się, Ali. Prr. No. Prr. 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 Co się kręcisz? Co się kręcisz? Prr. Daj nogę. Daj nogę. Daj nogę. Daj nogę. Prr. Daj nogę. Nogę daj. Daj nogę. Prr. To masa, stój, stój, że się. Stój. No powiem, jak to kupowałem kiedyś byka, to nie był oczywiście pierwszy byk mój ujeżdżony, tylko tam już któryś kolejny. To był 2007 rok. Kolega w knipach miał ładnego byka, takiego gdzieś o wadze około 600 kilo, limuzę, bardzo ładnej budowy. No nawet w tym czasie jakoś przez jakiś moment nie miałem swego byka, jeździliśmy tam, woziliśmy tam krowy do pokrycia. Podobał mi się ten byk. Jesienią dowiedziałem się, że Władek ma tego byka. Będzie sprzedawał tam byki na opas, no i razem ma tego byka wysłać. Ja mówię, czemu? A mówi po prostu, już na przyszły rok to będzie duży, ciężki, agresywny, bo był agresywny po prostu był. No i mówię, wiesz, ja od ciebie tego byka odkupię, dobra. Akurat
żeśmy uzgodnili to na który dzień. No pojechałem po tego byka. Tam w tym dniu on miał akurat wysyłkę bydła. Ładowali bydło na samochód, tam nawet inni ludzie przywozili bydło do niego i to bydło było ładowane do samochodu. I tego byka zabraliśmy z obory, żeby go przeprowadzić przez podwórko i w garażu była waga do ważenia bydła, żeby zważyć po prostu. Pięciu nas było. Ja miałem kleszcze nosowe, bo byk nie miał z tego kółka. Założyliśmy mu sznury za rogi, no i ja i oprócz mnie, w sumie nas było pięciu. Jak wyprowadziliśmy byka na podwórkę, to byk jak ruszył, to tylko lataliśmy w powietrzu po prostu. Zrobił taki obrót, że porozrzucał nas tak, jakbyśmy byli piórkiem, nie mięsem. No cóż. Gospodarz sam miał najdłuższy sznur, to byk ruszył w pole, pociągnął gospodarza po ziemi, zwalił z nóg oczywiście, no gospodarz puścił sznur. Napędziliśmy byka drugi raz, drugie podejście i ta sama scena znowu się powtórzyła. W podwórku, no wiadomo, maszyny rolnicze tego, jak zaczął nas nosić, no było bardzo niebezpiecznie, że albo któregoś z nas znowuż nas porzuca, albo sam się okaleczy od te maszyny, więc ja byłem wśród tych najstarszych, więc mówię, wiecie co, daj mi spokój, może sposobem go jakimś, bo tak my go dziś nie zważymy. To jest za duże w podwórku zamieszanie, po prostu nie da rady. On już się rozszalał, no i sposobem wzięliśmy go, moim sposobem wzięliśmy go na przyczepę, po prostu napędziliśmy go do obory. Długi sznur. Ja przyczepką do wożenia bydła podjechałem pod drzwi obory, zostawiliśmy klapę, po której miał wejść na przyczepę, zostawiliśmy drzwiami, żeby nie poszedł nam w bok. No i bardzo długi sznur, prystuj, przełożyłem sznur przez kółko na przyczepie, na przednim borcie i nas dwóch czy trzech podciągało. Jak byk ruszył trochę do przodu, to my ściągaliśmy sznur. No i tym sposobem byka spędziliśmy na przyczepę, a ci dwaj z tyłu podpędzali go tam kijkami, ostrożnie. Jak już byk znalazł się na przyczepę, to zanim go uwiązałem, to jeszcze, bo musiałem go z zewnątrz wiązać, to jeszcze zdążył rogami poszarpać bort, także tylko wiory z desek leciały. No ale przywiozłem go do gospodarstwa, sposobem go wpędziłem na oborę. Po dwóch tygodniach przyjechał gospodarz, zważyliśmy go. Po dwóch tygodniach u mnie, no oczywiście byk jak się go przywiezie do innej obory, to trochę ma stres, bo to zmiana po prostu miejsca, że tak powiem, zamieszkania. Po dwóch tygodniach przyjechał gospodarz, zważyliśmy go, ważył 610 kilo. I jeszcze jedno przytoczę, że w dniu zakupu, jak byłem tam u tego kolegi na podwórku, to jego baba powiedziała: panie Rubinowicz, nie kupuje pan tego byka, to taka agresja, on pana zabija. Ja mówię: pani sąsiadko, spokojnie, mówię, przeżegnam się i obuczę go. No i tak było, że po pół roku go obuczyłem, pojechałem na nim wierzchem, a jak minęło gdzieś około roku, to już była jesień, to pojechałem do tego sąsiada na podwórko, to sąsiednia wieś, no i jak wjechałem na podwórko wierzchem, to zrobiło to na nich duże wrażenie i wtedy ta pani powiedziała: prawdę pan powiedział, da się obuczyć. I jeszcze powiedziała taką ciekawą przypowieść. W okolicy był człowiek, to był człowiek, oj, dziś to by miał ze 120 lat, a może lepiej. To było dawno, że był człowiek, który miał żonę, która nie miała czytać i pisać, i on miał takie powiedzenie, on sam umiał czytać, pisać, rzeczywiście na froncie by miał oznaczenia wojenne, że powiedział tak: łatwiej jest byka nauczyć na strunach grać, niż moją kobietę nauczyć czytać i pisać. No, mądre powiedzenie, prawda? Czyli miał rację ten dziadek, mówi, że po prostu można byka nauczyć, no pan to pokazał. No, podziękowałem. Wsiadłem na bysia i odjechałem z powrotem, tak? Ciemno było. Nawet nie miałem świateł odblaskowych na sobie. Jak samochody jakieś jechały, to z daleka zeskakiwałem i byka wciągałem do rowu. Dało się. Ale od tamtej pory zapamiętałem sobie, że jak się wyjeżdża
wieczorem gdzieś na drogę, to trzeba mieć jednak na sobie te jakieś tam, jakieś odblaski, kamizelkę czy odblaski, no bo jednak to jest bezpieczeństwo na drodze. Da się. Bysia da się obuczyć, ale byś zły jest. Tam krowy są na paśniku, tak, a bysi tu się kręci, on krówki widzi, tak? Widzi krówki. No są rzeczy, których człowiek nie zrobi, no nie wszystko człowiek zrobi, no. Nie mówię, ja wielu rzeczy nie umiem robić po prostu. Jestem taki zwykły błędziarz, no wie pan, to... Nie znam się na telefonach komórkowych, na internecie, na komputerach, absolutnie. To jest dla mnie... Nie chcę się tego uczyć, już za stary jestem po prostu. Tam wyniki z internetu, to przeczyta mi wnuczka, czy wnuczek, czy syn. Ja tam za to się nie biorę, po prostu... nie lubię tego. Lubię być gdzieś w warsztacie z bykiem, w lesie, przy pracy, przy maszynach. Czy przy tym moim tam trochę lubiłem kowalstwo robić, no. Byłem młodszy nawet, miałem lepiej obuczone byki, oj. Były byki takie, że naprawdę były wyszkolone. Ali to jest trudny, Ali to jest uparty, jest Ali jest uparty, uparty łobuz. Bestia, łobuz, tak? Łobuz. Och, Ali. No utwardziły mnie wypadki, bo po prostu każdy wypadek z bykiem to mój błąd po prostu, to mój błąd. Bo byk to jest byk. On może być, znam wypadek, że był byk bardzo spokojny, bo to było dosłownie w 2012 roku kupywaliśmy z synem, pojechaliśmy za Rocianą Nidę tam zakupić byka. Byk był o wadze 400 kilo, ale jak kupiliśmy tego byka, to zapłaciliśmy już i jeszcze zanim odjechaliśmy, to gospodarz, zawsze się wywiązuje jakaś rozmowa, prawda, że o wypadkach. No bo gdzie te byki są, to zawsze są wypadki. No właśnie zmierzam do tego, że to człowiek popełni błąd i ulegnie wypadkowi, a jeszcze gorzej, zginie nawet. No i gospodarz nam powiedział, że kupił byka, wybrał sobie gdzieś pod Ciechanowem i o dziwo, był byk spokojny, był tak spokojny, no zadowolony, kupił spokojnego byka, ale na taki warunek poszedł z tym gospodarzem, od którego kupił tego byka, że on mu dowiezie byka swoim transportem na podwórko. No przywiózł mu on, ten pan jechał przodem, a właściciel byka z tyłu jechał samochodem i wiózł byka po prostu na przyczepce do przewozu bydła. Przywieźli byka, przy rozładunku byk jak zaczął szaleć, to mało tego kupującego nie zabił i złamał sobie dwie przednie nogi, tu gdzieś, o tu gdzieś, tu gdzieś, między stawem koronowym a kolanem. Tak szalał. I na kolanach, po prostu ten byk chodził na kolanach. Natomiast właściciel, który mu sprzedał, to w tym czasie jak byk zaczął szaleć, to właściciel wsiadł w samochód i tyle go było widać, uciekł z podwórka. No i cóż, gospodarz szybko się kapnął, że musiał być byk po zastrzyku uspokajającym. Dostał po prostu tego głupiego Jasia, no był bardzo spokojny. Przez drogę mu przeszło, no i cóż, pokazał przy rozładunku. Później gospodarz miał jeszcze problem, czy uda mu się utrzymać go, bo karencja jest po tym zastrzyku 21 dni, żeby można było zwierzę przeznaczyć na ubój. No w tym wypadku na warunkowy, bo miał te dwie nogi złamane. I dziwne jest, że po prostu on wyżył przez to, że zakażenie nie poszło. Że on wyżył przez te 21 dni, ale musiał się z tym bykiem namęczyć. I mówi, miałem taką szkołę, także mówi, nie wszystko, że jest spokojne, akurat może za tym coś jest ukryte. I jeszcze jeden na wypadek opowiedział. W okolicy był człowiek, ojciec z synem gospodarzyli, mieli byka rozpódnika bardzo spokojnego. Obrzędzał go ojciec i syn, ale pewnego razu to był po prostu zimowy wieczór i ojciec poszedł, jak to zawsze po kolacji, zobaczyć, czy w oborze jest spokój. No taki normalny obchód. Poszedł, ale minęła z godzina, nie wraca.
synowa mówi, a to był dosłownie ostatni dzień roku, młodzi szykowali się na Sylwestra. Idź, mówi do syna, bo ojciec poszedł już ponad godzinę i nie wraca, może zasłabł, może coś się stało. Syn do obory, a już ojciec nie żył, byk ojca miażdżył pod, dosłownie pod żłobami. Nie wiadomo, jaka była przyczyna, był tak spokojnym bykiem. Co tam się stało, nigdy się tego nie dowiemy. Ale syn jak to zobaczył, puściły mu nerwy, złapał kawałek jakiegoś, no, palika, kołka, tak jak od pastucha, drewnianego kołka i zdzielił byka przez łeb, a byk oczywiście zaatakował i zabił go. Jak to dokładnie było też, nie dowiemy się, tylko już jak znaleźli, jak ich znaleźli, to obaj byli nieżywi i mocno poturbowani i nieżywi. No i zobaczmy, tak spokojny byk, prawda? Nigdy się nie dowiemy. Dlaczego? Dlaczego zabił człowieka? Przecież był spokojny, obuczony, znał człowieka. No ale ja do tego właśnie, że co mi się nie udało? Nie udało mi się to, gdybym miał to wiedzę wcześniej, nauczyły mnie wypadki, to nie uległbym tym wypadkom, bo akurat w każdym wypadku widzę swój błąd. Ja popełniłem błąd, dlatego uległem wypadkowi. Nie wolno, po prostu nie wolno go lekceważyć, nie wolno być przy nim, na przykład jak on by był bez tego sznura, to nie można stanąć do niego plecami. Absolutnie. Bo to jest nieraz ułamek sekundy, człowiek dostanie w plecy i już nie ma człowieka. Bo nie wiadomo, co mu tam zaświta w tym łbie, prawda? To jest takie zwierzę. Bo koń jest bardziej przyjazny człowiekowi. No i jeszcze tutaj właśnie zakończę to, że wypadki mi nauczyły, 4 wypadki zaliczyłem i one nauczyły mi obchodzenia się z bykami. I też powiem jeszcze, nie wszystko wiem. Nie chwalę się, nie wszystko wiem. Jeszcze i ja muszę się uczyć. No ale. O, ma pan do wczorajszego. Tylko szybko łapać. I drugi wstanie zaraz. Chwycił pan? No widzi pan, ma pan. Do wczorajszego filmu, do bocianów. To doklei pan. Da radę dokleić? No widzi pan, no o. O, drugi wstał, zobaczy pan. O, są 2. Ma pan dobre ujęcie teraz.